Będzie zmiana warty na fotelu rektora Politechniki Świętokrzyskiej. Miejsce Stanisława Adamczaka zajmie profesor Wiesław Trąbczyński. Spośród czterech kandydatów zdobył najwięcej głosów i to już w pierwszej turze wyborów. Mam te poczucie i radości, no bo to na pewno jest, ale i ogromnej odpowiedzialności za uczelnię. Tym bardziej, że no, czasami się mówi, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. To jest racja, tylko rzeka już inaczej płynie. Rektor elekt przyznał, że będzie kontynuował plany profesora Adamczaka, bo tylko w ten sposób można zapewnić uczelni stabilny rozwój. Zmian nie unikniemy, ale rewolucji nie będzie, mówił podczas wspólnej konferencji prasowej. Podstawową rzeczą jest jednak kontynuacja. No a że tak powiem, historia uczy nas, że wszelkie rewolucje przyniosły więcej nieszczęść niż chyba korzyści. Także nie ma mowy jakiejś rewolucji, kontynuacja tego co i skorzystanie z tego wszystkiego, co zostało stworzone za kadencji pana profesora. To odpowiedni człowiek na trudne czasy, przyznał profesor Adamczak i dodał, że uczelnia potrzebuje osoby z dużym doświadczeniem, by mogła rozpocząć nowy rozdział swojej historii. Ma duży, bym powiedział, duży autorytet, ma po prostu, wie jak się poruszać w tych sprawach, żeby tą Politechnikę Świętokrzyską w tym, przez tę kadencję 4 lat, bo umiejętnie po prostu przeciągnąć, to znaczy ją usadowić tak, żebyśmy mogli powiedzieć, że przygotowaliśmy Politechnikę do następnego 50-lecia. Profesor Trąbczyński pełnił już funkcję rektora, kierował Politechniką w latach 2000-2008. W kieleckiej uczelni kieruje katedrą wytrzymałości materiałów, konstrukcji betonowych i mostowych na Wydziale Budownictwa i Architektury.